nazywam się Kasia i będę dzisiaj oprowadzała Was po naszej uczelni, Sobockiej Szkole Wyższej. Zapraszamy do środka. Cześć! Po wejściu na uczelnię witają nas dziesiątki prac innych studentów. Po lewej stronie mamy dziekanat, portiernię, a kilka kroków dalej znajduje się biblioteka, do której się właśnie przeniesiemy. Tak wygląda nasza biblioteka. A więcej szczegółów opowie Wam pani Jan. Nasz księgozbiór liczy ponad 9 tysięcy egzemplarzy, ale należy pamiętać, że biblioteka to nie tylko tradycyjne książki. Wszystkich naszych studentów zachęcamy do korzystania z e-booka Libry, czyli elektronicznych książek, których lista dostępna jest na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej biblioteki, oraz do korzystania z internetowych baz danych. Między innymi z bazy Emerald, która jest jedną z najbardziej prestiżowych baz naukowych. Sopocka Szkoła Wyższa wykupiła dostęp do kolekcji w tej bazie i z kolekcji mogą korzystać zarówno nasi studenci, jak i wykładowcy. Chciałabym przypomnieć, że w bibliotece Sopockiej Szkoły Wyższej można wypożyczać również sprzęt fotograficzny. Są to różnego rodzaju obiektywy, dwa typy aparatów, Canon i Nikon, wiele statywów, lamp oświetleniowych oraz naprawdę bardzo bogaty sprzęt fotograficzny. Jednak studenci muszą mieć zgodę dziekana, żeby z niego korzystać. Jesteśmy na pierwszym piętrze naszej uczelni, a teraz zapraszam Was do naszego laboratorium komputerowego. Nasza uczelnia udostępnia programy potrzebne do rozwoju naszych umiejętności. Tak wygląda nasza aula. A to jest przykładowa sala, w której odbywają się zajęcia. W tej sali znajdują się materiały budowlane, które poszerzają naszą wiedzę praktyczną. Mamy pomieszczenie, w którym możemy sobie pochillować w trakcie przerwy. Na parkingu za uczelnią znajduje się jeden budynek. Jest to pracownia artystyczna, a głównie zajęcia w niej mają studenci wzornictwa. Znajdujemy się w budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie. Jest to nasza pracownia artystyczna. Tutaj malujemy nasze prace, jak widać. A tą obok jest nasza pracownia rzeźbiarska. Możecie zobaczyć tutaj prace innych roczników. To już jest koniec naszego oprowadzania Was po najważniejszych zakątkach uczelni. Do zobaczenia w murach Sopockiej. Na razie!